Reset Obywatelski. Dzień dobry, dobry wieczór. W końcu nie wiadomo, gdzie kto to ogląda i w którym miejscu. Jedni wstają, drudzy się kładą, a trzeci być może pójdą siedzieć. Reset Obywatelski, program Oczkoś w głowie. To jest program prawdziwy w czasach ciągle na niby i najgorsze jest to, że coraz bardziej na niby. Dokąd się rozciągnie Nibylandia, to się okaże. Dobrze poinformowani mówią, że jak się ściemni, to się wyjaśni, ale nie wiem, czy dotyczy to wszystkich rzeczy, bo wiem na pewno, że różnych prywatnych rzeczy może to dotyczyć. Program realizuje Marcin, za co mu serdecznie dziękujemy, a sponsorem jest Łukasz Biedka, za co też oczywiście wielkie, wielkie dzięki i prosimy o więcej. Zaglądajcie na Patronite, Reset Obywatelski, dużo fajnych, różnych, ciekawych, można zobaczyć, posłuchać oraz dotknąć istoty, nie że jakiejś konkretnej istoty, tylko istoty, czyli sedna istoty albo istoty sprawy i tak dalej. No cóż, dzieje się mnóstwo. Doktor, tak, to ja. Ankietę zrobiłem na początek dotyczącej najważniejszej sprawy, jaka się w tej chwili rozgrywa w przestrzeni publicznej, chociaż ona wbrew pozorom to nie jest taka najważniejsza na świecie. Ja to oczywiście wszystko postaram się wyjaśnić. Ankieta brzmi tak. Co będzie z Kamińskim i Wąsikiem? Pytanie w zasadzie na czasie. Na czacie. Jedno i drugie. Co będzie z Kamińskim i Wąsikiem? Pierwsze. Pójdą siedzieć. No. Drugie. Andrzej Sebastian ich ułaskawi. Zawezwał ich jutro, czy zaprosił, czy postraszył, żeby na 11 przyszli. Mogą nie być w stanie przyjść, ale dobrze. Czyli pierwsze było pójdą siedzieć, drugie Andrzej Sebastian ich łaskawi, trzecie uciekną do RPA i czwarte będą się ukrywać w Bieszczadach. No i to jest oczywiście taka sonda. Liczę tutaj na pomoc, jak uważacie. Czyli co będzie z Kamińskim i Wąsikiem. Pójdą siedzieć, Andrzej Sebastian ich łaskawi, uciekną do RPA, będą się ukrywać w Bieszczadach. Tak brzmi sonda. Informacje porządkowe są takie, że po pierwsze wszystkiego najlepszego i najpiękniejszego w nowym 2024 roku. Otóż nie w 2024, tylko w 2024 roku. Rok parzysty, czyli nieprzestępczy, a zaczęło się jak w dobrym roku przestępczym. Po prostu przestępcy hulają na prawo i na lewo. Jarosław Kaczyński wprowadza, znaczy jest w trakcie wprowadzania, bo program już ewidentnie działa, Chaos Plus. Chaos Plus jest to ostatni z wielkich programów. Miejmy nadzieję, że również się nie udadzą, tak jak poprzednie plusy. Niemniej jednak są różne pomysły, zakusy, żeby się to udało. Program rozpoczął się już w wieczór wyborczy, kiedy to Zjednoczona Prawica, znaczy średnio Zjednoczona Prawica, dostała przesławne lanie od opozycji demokratycznej, a mianowicie wygrywając wybory przegrała władzę. Otóż Jarosław Kaczyński, prezes tej Zjednoczonej niezupełnie prawicy, był łaskaw powiedzieć, nie to pół żartem, pół serio, teraz wiemy, że była to groźba, że będzie się działo. No i jak się słowo rzekło, tak się po prostu zadziało. Na początku rzeczywiście szło słabo, topornie, te wszystkie zagrywki w Sejmie, które się odbywały, zresztą o tym rozmawialiśmy, bo zawsze głupio brzmi, jak siedzi ten facet i gada i mówi, rozmawialiśmy o tym. No to ja rozmawiałem tutaj sam do siebie, mówiłem, bo jak jest dwóch, to jest we dwoje, jak jest trzech, to samotrzeć, a nie, jeden jest samopał. No to taki samopał właśnie jak ja sobie tu dużo rzeczy opowiadał i rozmawialiśmy o tym, że próba była, zresztą zacznę od początku. Ten Chaos Plus nie byłby możliwy, gdyby nie Andrzej Sebastian, pierwszy niezłomny,
który jakimś dziwnym trafem i przypadkiem został prezydentem po raz drugi, znaczy sprawuje urząd prezydenta po raz drugi w naszym wesołym kraju, czyli przedmurze chrześcijaństwa, tylko nie po tej stronie muru, po której niektórzy myślą. Tak, no my jesteśmy przedmurzem chrześcijaństwa i nikt nas za ten mur nie chce wpuścić w tej chwili, bo dzieją się tutaj rzeczy rodem z pogaństwa. Ale ponieważ ewidentnie ten rzymski katolicyzm się u nas nie przyjął, próby były duże, no bo to trochę trwa, a mimo wszystko nastąpił odrzut przeszczepu. Jeszcze są konwulsje, niektórzy próbują to zszywać na okrętkę, niektórzy robią to bez anestezjologa, niektórzy w głębokiej narkozie. No różne są techniki przyszywania Polski do Europy i świata cywilizowanego, ponieważ pojawił się zespół chirurgów pod wodzą Donalda Franciszka Tuska, który nabywał praktyki w klinikach zachodnich, no to z miejsca został przez miejscowych szarlatanów nazwany szarlatanem. Jest to stara metoda PiSu, żeby zarzucić przeciwnikom swoim, wrogom, tam przeciwników nie ma, wrogom politycznym to, co można zarzucić PiSowi i przyległościom. Tylko trzeba zwielokrotnić dawkę. No i oni to czynią. I Andrzej Sebastian, pierwszy łaskawy, niektórzy mówią, że pierwszy nie dojda, ale to chyba jest jednak pomówienie, zepsuł to wszystko na samym początku, a później to już się naprawić za bardzo nie da, dlatego że jak się człowiek w psuciu rozsmakuje, to w zasadzie psułby i psuł od rana do wieczora, a nawet czasami spać nie mogąc wieczorami przy śmietniku, też może coś popsuć. A to się zaprzysięgnie kogoś, a to się zaprzysięgnie kogoś. Przypominam, że Andrzej Sebastian pierwszy łaskawy, nie dojda, ułaskawił, znaczy w swoim mniemaniu, ale ponieważ nie dojda, no to nie ułaskawił. No właśnie rzeczonych przestępców Wąsika i Kamińskiego i poszedł spać. No wszyscy uznali to za fantastyczny ruch. Nikt nie wnikał wtedy w to, chociaż ktoś wnikał oczywiście, tylko nie miało to żadnego rezonansu społecznego, a mianowicie, że jeżeli ktoś nie jest winny, to nie ma go z czego ułaskawiać. Nie? To taka logika klasa pierwsza, szkoła podstawowa, bądź jeżeli ktoś jeszcze jest dziadersem albo boomersem, no to zerówka. To po prostu, no, jeżeli czegoś nie ma, no to po prostu nie można tego coś z tym zrobić. Jeżeli ktoś nie jest skazany, czy nie jest winny, no to nie można go ułaskawić. Na przestrzeni 8,5 lat, przez ostatnie 8,5 lat, Andrzej Sebastian pierwszy łaskawy nie dojda. Nabrał też takiego przekonania, że jest namiestnikiem siły wyższej na ziemi. Uznał, że to jest siła pozytywna, a nie brał pod uwagę, że może być też namiestnikiem siły nieczystej. A wiadomo, że jak wchodzi w grę siła nieczysta, no to wtedy już czort karty rozdaje. Otóż nabrał przekonania, że jest czymś więcej, kimś więcej niż tylko sprawującym urząd długopisem pana prezesa na funkcji prezydenta. Tak się czasami zdarza. Historia, bądź jeżeli ktoś wierzy, to Pan Bóg ma duże poczucie humoru, tylko nie wszystkim ten humor podchodzi, tak jak z Monty Pythonem na przykład, czy z Czarną Żmiją, czy z 1670. To o tym się nie dyskutuje, albo coś śmieszy, albo nie, albo kochamy, albo nie, albo po prostu nie. No i to tak właśnie jest. I nabrał przekonania, że jest królem, że jest namiestnikiem właśnie na ziemi i że on ich nie ułaskawia. On po prostu ich uniewinnia. No i to w żadnym z tych paragrafów nie ma i stąd jest nieporozumienie, ponieważ Andrzej Sebastian pierwszy łaskawy nie dojda, trwa w tym mylnym błędzie do jutra. Myślę, że do jutra, bo skoro dzisiaj wydano postanowienie, że skazanych prawomocnym wyrokiem, tak w państwach prawa się dzieje, że żeby państwo mogło funkcjonować, to trzeba przestrzegać prawa.
nie pluć na godło, no i takie tam różne rzeczy. I nie warto, znaczy nie chodzi tylko o to, żeby mieć gębę wypchaną frazesami, Bóg, honor, ojczyzna, a pod tym się nic nie kryje, albo wartości rodzinne i różne inne rzeczy wchodzenia komuś do łóżek, tylko po prostu trzeba przestrzegać prawa. I skoro sąd, ciągle jeszcze w państwie Unii Europejskiej i NATO, ale tu uważajmy, uważajmy, bo może się okazać, że się obudzimy z ręką w nocniku, ale bez nocnika, a ręka będzie złamana albo w dybach. Po prostu ułaskawił według siebie, a nawet uniewinnił, bo to chyba tak jest grane, no właśnie 8,5 roku temu tychże rzeczonych przestępców, ponieważ byli potrzebni do rządu, żeby dalej ten żywot przestępczy wieść. Sprawa toczyła się 16 lat, co świadczy dobitnie o tym, że reformy sądownictwa zero Ziobry przyniosły po prostu zarąbisty skutek. Naprawdę ludność zawyła z radości, że się tak czas oczekiwania na wyrok, rozstrzygnięcie sądu skrócił, bo bywało gorzej. W związku z tym całe to nieporozumienie i cała ta wina spada na Andrzeja Sebastiana, pierwszego łaskawego nie dojdę, ponieważ wyjął pierwszy klocek. Później nie przyjął oczywiście ślubowania od prawidłowo wybranych sędziów, a później to już z górki poszło, jak mówi profesor Strzembosz, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, siedem, liczę do 13. Do 13 doliczył, a Andrzej Sebastian, pierwszy łaskawy nie dojda, nie przestał dalej czynić tego, co czynił. A skoro tak czynił, to dobrnęliśmy do roku ów, a roku ów, czyli tego roku, który jest, jak mawia poeta, o roku ów, kto ciebie widział w Polsce i na Białorusi, wiedział, że ten burdel źle się skończyć musi. Koniec cytatu. Poeci zawsze trafiają w sedno, ale to sedno czasami jest niewidoczne na początku, tylko musi upłynąć jakiś szmat czasu. Tutaj słowo szmat jest użyte przypadkowo. Czas czasu brzmi głupio, a szmat czasu brzmi trochę lepiej literacko, że tak się tutaj podepnę pod to. I ponieważ jest wdrażany program Chaos Plus, no to tutaj no nie dojda, no skrót, zrobimy skrót, żeby wszyscy już wiemy, o kogo chodzi, nie dojda, jest istotnym elementem, który tutaj pomaga zakonserwować, zabetonować, zakleić, zaklastrować, okleić, przykleić, rozspiżyć też również to, co się dzieje, a mianowicie różnymi swoimi pociągnięciami i działaniami powoduje coraz większy chaos, a o to chodzi Balbinie z kolegami. Otóż bądź tam synowi Balbiny, no to trudno powiedzieć, kto bierze Balbinę na siebie, ale Balbina wiemy, że jest albo była. To jest oczywiste. No i tak, ponieważ nie wypalił pierwszy stopień chaosu, czyli przejęcie jednak rządów przez Pinokia, Pinokio nie podołał, chociaż nie dojda, mówił, że dwóch równoprawnych rycerzy będzie pojedykowało się na tej udeptanej glebie. Już samo śmieszne to, że Pinokio został wzięty za rycerza, bądź też został pasowany przez monarchę nie dojdę pierwszego. No i tak to dalej się potoczyło. I teraz, jeżeli wyciągnie się pewien klocek, na przykład z takiej gry jak Tetris, to teraz milenialsi to tam może jeszcze pamiętają, ale Gen Z niech sięgnie do Google albo ciotki Wikipedii i zobaczy, co to jest Tetris. Taka gra, ale jakby puzzle układać, to też jest tak samo, jak się na początku w koronie drzew na siłę wciska widoczek z, na przykład z jeziora albo z góry, to później na dole ta trawa nie wyjdzie, bo brakuje kilku puzli. No i teraz tak, co jest istotne? Istotne jest to, że wykonano drugi krok, czyli na samym początku Balbina z kolegami, Balbina sam oświadczył, że będzie się działo. No i jak jako się rzekło, to zaczęło się dziać. Na początku niemrawo trochę tam w sejmowej tej trybunie próbował tam bardzo mocno i to jest, uwaga, będzie żart,
bardzo mocno dociskać Szymona Hołownię niejaki Błaszczak Mariusz, pan poseł, a wcześniej minister obrony. Trzeba było go bronić. Tak jak pies obronny jest czasami, żeby go bronić, to tutaj też minister obrony polegał na tym, że go trzeba było bronić. A jak się wypuściło go z kartą kredytową z bankomatu, którą wydał, znaczy karty, którą wydał NBP, Jastrzębia, to kupował bez opamiętania aż do utraty limitu na karcie. Co ciekawe, głównie wydawał to w Azji, czyli pewnie lubił kuchnię azjatycką. No i on tam pojedynkował się i zawsze był poległ. Odbył się też szturm na polski Kapitol, na razie w wersji słownej, czyli były minister, że tak zażartuje, edukacji, profesor, że tak zażartuje, KUL-u, też próbował szturmować, prawdzie bez tych bizonich tych, nie? No ale teraz prawdopodobnie szykuje się na środę. W trybie pilnym z Walmartu ściągnięto lokowanie produktu. Z Walmartu ściągnięto wszystkie dostępne rogi bizonie i być może dotrą do środy, tak żeby można by ten szturm przeprowadzić jakoś tak sensownie. Ktoś zapytał, dlaczego to jest niepoważne. To jest wszystko poważne, tylko że jeżeli dołożyłbym do tej powagi i tragizmu tej sytuacji moją powagę i mój tragizm, to myślę, że musielibyśmy się przed ekranami upić albo uderzać się wałkiem, tak, taką głowę, bo tego nie da się na trzeźwo przeżyć. I byłoby to bardzo wszystko zabawne, nawet bardziej niż nam się wydaje, gdyby nie dotyczyło to naszego życia, naszego kraju, naszej ojczyzny. Bo jeżeli tworzy się państwo prywatne przez 8 lat, to państwo prywatne polega na tym, że się nim ręcznie steruje. No i jak wypadnie joystick z ręki albo odłączą USB i nie mamy kontroli nad tym, co się dzieje, to zaczynamy się denerwować. A to rozwalimy kierownicę, a to nadepniemy myszkę, a to walniemy czymś w ekran, no ale to nie przynosi efektów, żeby grać dalej w tę grę. I państwo prywatne straciło sterowność. W związku z tym teraz trwa wyścig, chciałem powiedzieć szczurów, ale to nieładnie, wyścig pretendentów do prawej strony tego tankowca, żeby tam się dorwać do tego pokrętła zwanego kołem. I wygląda to dosyć rzeczywiście zabawnie, bo po drodze trafił się bonus i Balbina został bardzo szczęśliwy, bo widziałem, jak przyszedł wieczorem, a mianowicie pułkownik Sienkiewicz, ja zaraz powiem dokładnie, o co chodzi, pułkownik Bartosz Sienkiewicz, bo podpułkownik, nie pamiętam, do jakiego stopnia doszedł w łopie, no przyspieszył działania, można było to zrobić pewnie inaczej, a może nie można. W polityce często tak jest, że ktoś mówi z boku, mówi, dlaczego nie wybraliście wariantu lepszego? I bardzo często świadomy polityk odpowiada, my nie szukaliśmy najlepszego wariantu, szukaliśmy najmniej złego. I my jesteśmy w takiej sytuacji w tej chwili w Polsce. Nie będę się pytał o temat prawny, bo mam tylko rok prawa i to nieskończony ten rok, bo tam zalegam jeszcze z egzaminem z powszechnej historii państwa i prawa polskiego, ale myślę, że już chyba nie reaktywują, żebym chciał przystąpić, chociaż patrząc na tego nie dojdę, no, to może jest nadzieja, ale musiałbym znaleźć jakiegoś profesora, który by chciał to reaktywować, ale za dużo dygresji. Wracając do tego właśnie, że mamy taki chaos prawny, czyli rozwibrowano państwo i to jest największe nieszczęście nasze, jakie jest, żeby po tylu latach bycia w Unii Europejskiej, w NATO, 8 lat wystarczyło, żeby zrobić z tego pustynię, prawie że pustynię prawną, bo każda decyzja jest niezgodna z prawem. To jest tak jak w tej reklamie, że jakbyśmy stali teraz na biegunie północnym, to w każdą stronę jest południe, nie? I tam się pojawia niedźwiedź. No u nas niedźwiedzia nie ma i bawoła też nie ma, no bo taki atak na Kapitol, jaki Kapitol i jaki bawuł. Otóż bawuł Czarnek, no tam on dużo ryczy,
Nie wiem, ile mleka daje, ale rogi myślę, że nadałyby mu tego impetu, takiego impaktu, takiego poweru, który by ewidentnie mu pomógł był, jeżeli by chciał oczywiście sobie pomóc, bo też pytanie, jaki jest cel. I w międzyczasie Balbinie, to tak, że wracamy, Balbinie trafiła się ta telewizja, bo pułkownik Sienkiewicz, Bartłomiej, wykonał, bo musiał wykonać jakiś ruch. Ja sobie nie wyobrażam tej sytuacji, kiedy prawie 12 milionów ludzi na święta musiałoby cały czas przełykać Pereirę i popijać Adamczykiem milionerami słynnymi. No tutaj zazdrość jest straszliwa w środowisku dziennikarskim, że tak chłopaki i dziewczyny, takie po prostu kokosy, ananasy i owoce mango, łącznie z mango sticky rice. No naprawdę gratuluję. To jest tak jak w tej piosence, jak kraść to miliony, jak kochać to nie wiem co tam było w opisie. No i teraz właśnie jest occupation jednego budynku, czyli Plac Powstańców, Plac Napoleona, kiedyś, gdzie jest siedziba TVP Info między innymi. I to jest budynek nasz, mój. Państwa, ponieważ my płacimy podatki i to jest nasz budynek. On jest okupowany w tej chwili przez funkcjonariuszy TVP PiS oraz rotacyjnie przychodzą jacyś wesoli ludkowie, a to Czarnecki wpadnie, ten, który jako pierwszy na świecie przejechał ze złomowanym kabrioletem z Olecka do Brukseli, czy tam skądś, ale tam z Grajewa, to jest tam Olecka, czyli no wiadomo, Bieszczady, tam gdzieś się będą ukrywali. Być może koledzy. Chociaż ja stawiam, że po to ich Andrzej Sebastian pierwszy niezłomny nie dojda, wezwał, zaprosił, czy tam zaproponował, żeby wpadli, chyba, policja ich tam dowieść do pałacu na 11 i tam mi wręcz ułaskawienia jutro, bo to będzie najprostsze rozwiązanie, tylko że wiemy, że Balbina nie idzie na proste rozwiązania, tylko jest to klasyczny anarchista polityczny. Jedyne, co może odpuścić, to kopanie staruszki na pasach i w tym ratuje jej życie, ale to jest jedyna rzecz, na którą może sobie pozwolić. W związku z tym telewizja zaczęła być tym elementem również podsycania tego chaosu, bo cały czas jesteśmy w programie Chaos Plus. Celem tego programu jest przewrócenie rządów Tuska, Tygryska, Hołowni oraz Czarzastego na łopatki, żeby przyspieszyć wybory. Niektórzy mówią, a to im się nie opłaca, bo oni to przegrają z Krytesem. Być może, ale na pewien czas powstrzyma się te komisje śledcze. Ja zaraz do tego po przerwie, tylko przetańczymy trochę, to się ustosunkuje. Natomiast teraz, tu i teraz warto to wywalić, bo na dziś przegrywają następne wybory z Kretesem, ale za 3 miesiące może się okazać, że Kretes to jest policzalna sprawa. To nie wiadomo, że to jest tak jak z horyzontem jest, tak? Że jakie ma ktoś horyzonty, szerokie horyzonty. Ale większość z nas ma ten horyzont zawężony. Jak się te zdwilnie zbejdą, to zostaje punkt. I to jest nasz punkt widzenia. Nie? I z naszego punktu widzenia, w zasadzie Balbiny punktu widzenia, każdy chaos jest dobry. Bo po pierwsze przez 2 miesiące obrzydzał wszystkim tym, którzy zmienili władzę i chcieli naprawdę, żeby było inaczej, czyli żeby była dobra zmiana, nie dał się nikomu nacieszyć. Po prostu rzucał te takie tam te różne wentylator, szczujnia szczuła jeszcze bardziej, jakby się nic nie zmieniło, ludzie się zmęczyli. No i później trzeba było to oddać oczywiście, no i takie złoto polityczne spadło z nieba, że dało się obstawić pap. Ja podejrzewałem, że w tym papie to mają jakieś te zakopane złoto z NBP-u, że tak bronili tego papu. No ale okazało się, że w papu nie ma papu, to nie ma co tam siedzieć, jak nie ma papu. No to zostali na tym Placu Powstańców i to jest, tak jak mówię, budynek, który należy do obywateli, płacimy za niego podatki, który jest niewykorzystywany do tego, do czego został zaadoptowany. W związku z tym ja bym się domagał jako obywatel,
żeby jednak grzecznie poprosić osoby, które tam nie mają prawa być, żeby opuściły budynek, własność państwa, ewentualnie, jak zaproponował redaktor, no już nie będę, może tutaj, żeby nie było, no ale po prostu zaproponował pewien redaktor, żeby wyłączyć im prąd i gaz. I co jeszcze? I wodę. A gaz tam jest? To szybko gaz, ja bym najszybciej włączył. I wodę, bo żeby sami wyszli po prostu. Ale mogą wyjść, bo będzie demonstracja. Znaczy ma być przynajmniej demonstracja. Otóż telewizja wydaje się takim elementem mocnego przetargu. On oczywiście ma swoje uzasadnienie, bo w momencie, kiedy będzie puszczane coś, co jest normalne, czyli nie jest manipulowane i sterowane ręcznie w sposób chamski i kurski, to może się okazać, że duża grupa zwolenników Balbiny i przyjaciół, czyli psa, jak się nazywa ten, też on to bardzo ładnie miał to pseudo, Penelopa, o. Penelopa, to że duża grupa ludzi po prostu zobaczy, że jest inaczej niż jest i że nie żyjemy w alternatywnej rzeczywistości i wyślę Balbinę na zasłużony albo niezasłużony odpoczynek. Czyli na emeryturę, żeby było jasne. Balbina tyle ma kasy, że jak lodu. Jeszcze do grudnia, czyli jeszcze 8 dni temu dostał przelew, czy 9, za bycie wicepremierem, a według niego wiceprezydentem do spraw bezpieczeństwa, natomiast przelew się zgadzał bez względu na tytuł przelewu, kwota winien i ma. O, to jest dobre w zasadzie, winien i ma. No, to tak bym chciał wąsić dzisiaj, mówić, że jestem winien, znaczy nie winien i mam mandat. W najbliższym czasie wąsik może mieć tylko mandaty za przekroczenie prędkości albo za złe parkowanie. No chyba, że Andrzej Sebastian pierwszy niezłomny no nie złamie się jednak i nie ułaskawi ich, co może być ciężkim rozczarowaniem, ale może się przydać Balbinie do rozgrywania dalej tego, bo obrazki, które mogą pójść w świat, chyba dowcip miesiąca albo dekady opowiedział Kamiński Mariusz oraz później powtórzył za nim jego przyboczny wąsik. Jakoś, no, nie zapamiętałem tego imienia, ale pasowałoby Mieczysław Wąsik, ale to chyba chodziło o coś innego. Przepraszam, ja nie pamiętam. Otóż dowcip miesiąca był taki, że to my będziemy pierwszymi więźniami politycznymi w tym kraju. Pół więzienia, znaczy pół więzieniów się zaśmiało, bo tam połowa więźniów jest politycznych. No naprawdę... Boki zrywać. Dobra, słuchajcie, to teraz tak, zrobimy luk na sądę, co tam w sądzie pokazaliście, na co zagłosowaliście, a na co nie, co będzie z Kamińskim Wąsikiem, no jaki optymizm panuje, że pójdą siedzieć i że Adrian Sebastian pierwszy łaskawy nie dojda, ich ułaskawi, uciekną do RPA, no to nie mają szans, nie? Ale Bieszczady też tylko 8%, czyli 59% głosujących uważa, że pójdą siedzieć. No ciekawe, Polska zawsze była słynna z optymistów, to jest bardzo dobrze. Uwaga, teraz przetuptamy kawałeczek, to jest program Oczkość w głowie w Resecie Obywatelskim, realizuje Marcin, ja jestem Mirkiem Oczkosiem i teraz panie proszą panów. Może być.
No i witam po przerwie. No ja nie wiem, ja po prostu zatańczyłem to na szybko. To muzyka była bardziej na przytulanego, ale zawsze można przeskoczyć się o parę taktów albo zrobić coś w innym tempie. W związku z tym to jest Oczkość w głowie, taki program w Resecie Obywatelskim. Marcin realizuje, jestem Wielkim Oczkosiem, a Łukasz Biedka jest producentem, za co mu bardzo dziękuję. I zachęcam pozostałych też, żeby zajrzeli na Patronite czy na zrzutkę.pl i zostali producentami na przykład. Warto, bo jest mnóstwo fajnych programów, gdzie można dużo zobaczyć, wiele usłyszeć i poczuć, jak jest naprawdę, bo to przedmurze chrześcijaństwa zaczyna obrastać mchem. Nawet pojawiły się zawody różne z tym związane. No ale, by the way, jesteśmy w momencie Chaos Plus w akcji. To rośnie. Andrzej Sebastian, pierwszy niezłomny niedojda, czyli prezydent Duda, zaprosił, zawezwał, zasugerował, żeby jutro na 11 do jego pałacu, przybyli, przybyli skazańcy, czyli Mariusz Kamiński, no i ten drugi. I myślę, że dojdzie tam do ułaskawienia, bo Andrzej Sebastian przypomniał sobie jednej rzeczy, że on jak startował w 2015 roku na urząd prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, to że tam bredził, że będzie samodzielny, że masz za dużo energii, żeby siedzieć pod żyrandolem, wymiennie na tego, jak on tam mówi, różowego krokodyla, narteńki, kochany, to jeszcze miał coś takiego w kampanii jak Duda Pomoc. Najstarsi Indianie nie pamiętają, najstarsi kurde boomersi, najstarsi milenialsi nie pamiętają, był taki program Duda Pomoc. I ponieważ on nie został zamknięty, znaczy on nie został też otwarty, ale nie został zamknięty, no to jutro w pałacu odbędzie się Duda Pomoc. I Duda Pomoc po prostu wyciągnie pomocną dłoń z długopisem. To ciekawe, długopis, tylko pokażę długopis. I no właśnie Kamiński i Wąsik zostaną ułaskawieni, co nie zmieni ich położenia, bo ułaskawia się przestępców, a przestępcy skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne nie mogą sprawować funkcji państwowych przez najbliższe 3 lata. Koniec, kropka. Ale ponieważ żyjemy w kraju bezprawia, bo tak to trzeba określić, 2 porządki prawne to nie jest prawo, to jest bezprawie. I skoro istnieje taka izba tam odpowiedzialności tego i owego, nieuznawana przez kompletnie nikogo poza samymi sobą się uznają, to no, nie można się powoływać i dać na szali, że tu jest takie orzeczenie, tu jest takie orzeczenie. Ja, ponieważ nie jestem prawnikiem, mam tutaj luz, nie muszę się na ten temat wypowiadać, chociaż jestem Polakiem i powinienem się na ten temat wypowiedzieć oczywiście, to uważam, że
trzeba się na coś zdecydować, bo nawet jeżeli panowie, bo najczęściej panowie się wypowiadają, chociaż panie też, prawniczki, autorytety prawnicze, uważają, że to tam trzeba jakoś to inaczej, bo tutaj sąd najwyższy, to się trzeba zdecydować. No bo albo uznajemy wszystkie wyroki sądów najwyższych, a wyrok sądu najwyższego oraz sądów TSUE, a jesteśmy w Unii Europejskiej, o czym nie chcemy podkreślać, bo mówimy Polska i tamta Unia Europejska. Unia Europejska, czyli my. Trybunał, nasz Trybunał TSUE zdecydował, że to nie jest sąd. Tam same neony siedzą, neony różnej płci i oni sobie ustalają, co chcą. I jeżeli ktoś ma jakąś wątpliwość, na czym polega zależność, no to właśnie tak wygląda zależność, to znaczy sędzia jeden kradnie akta, kseruje i przekazuje drugiemu, drugi tajną misją z Bydgoszczy się udaje do Warszawy, myląc trop na rogatkach miasta oraz przebijając się przez różne ulice i w ciągu 27 minut stwierdza, że uniewinnia Kamińskiego i tego drugiego, a w zasadzie chyba on tego Wąsika najpierw uniewinnił, bo Kamiński jeszcze nie był w tej grze. No i to jest właśnie to. I naprawdę tutaj jako obywatel, ale jako analityk też zastanawiam się, jeżeli to jest tak jak było z symetrystami, czy ze szczepionkami. Z jednej strony siedział profesor wirusologii, na przykład epidemiolożka, która mówiła, że no to szczepienia COVID, tam to grypa i tak dalej, a po drugiej stronie siedziała gwiazda pop, OMC, zwyciężczyni Ligi Mistrzów, Eurowizji. I to było jedno zdanie i drugie zdanie. No, na rany boskie, nie. To tak nie działa. Izba, która nie jest sądem, nie wydaje wyroków. Po prostu. Spotkali się neoni, później będą mówić, że to nie oni, ale to neoni się spotkali przy kawie, ciastkach, chyba że jaki im nie dał tych ciastek. No i coś tam ogłosili państwu i światu, czy państwu i miastu. No ale co z tego? To nie ma skutków prawnych żadnych. Albo decydujemy, że tak jest, że to ma znaczenie, to wtedy również izba, która jest uznawana, stwierdziła to i owo. Natomiast ponieważ jest to system postawiony na głowie, specjalnie, Chaos Plus jest zamierzonym działaniem Balbiny i kolegów, żeby wywalić, wywrócić, zrobić wszystko, żeby Tusk nie utrzymał się na stanowisku premiera z różnych powodów. Powód oczywiście pierwszy to jest to, żeby oddał władzę, bo władza się nam należy, a wam nie. Po drugie, jak się wywali Tuska, no to oczywiście Tusk nie ma żadnych szans, żeby w Europie coś zwojować, ponieważ no, będzie byłym premierem, a w Polsce nie uporządkował różnych rzeczy. W związku z tym to jest bardzo na rękę różnym środowiskom wschodniojęzycznym. U mnie jest myśl, żeby pasmatryć na wschód, bo tam zawsze jest jakaś awantura. W związku z tym trzecia sprawa jest taka, że jeżeli to się wywróci się rząd Tuska, to może się okazać, że przy następnych wyborach, nawet przerżniętych, już Tusk nie będzie mógł być premierem. To jest gra głębsza, gra przemyślana, gra na ludzkich emocjach, a ponieważ mamy sporą część własnego elektoratu, tak sobie myślą ludzie Balbiny i okolic, i mamy wyprane mózgi tym ludziom, bo niestety bardzo mi przykro, ale odbyło się duże pranie mózgów i propagandowa akcja, teraz no, widać zresztą na każdym kroku, to może uda się coś właśnie, jak mówię, zatrzymać komisje śledcze, a coś tam jeszcze. Jedyny pozytyw, jaki tego jest, że przy takim nacisku psychicznym i na Balbinę, i bezpośrednio na Nie dojdę, i jeszcze na parę innych właśnie, na przykład pierwszą neonówkę Sądu Najwyższego, to też może pokazać, jak los, który ma ten bęben maszyny losującej, los czy Bóg, jeżeli ktoś wierzy, jak to wszystko jest przypadkowe, bo bęben maszyny losującej wystrzelił panią MM akurat w to miejsce, nie wiadomo dlaczego.
mogła trafić do Magla, mogła trafić na kasę do Biedronki, mogła trafić też oczywiście na Wydział Prawa, albo mogła trafić również do sądu typu Trybunał Konstytucyjny. Trafiła akurat, pierścień została zerwana, no i bęben wyrzucił ją akurat na pierwszą prezes Sądu Najwyższego. Tylko dlaczego my mamy za to cierpieć? Ja tego nie rozumiem. Jeżeli ktoś gra w ruletkę życia, no to niech też płaci swoim jakimiś sprawami, a nie całym społeczeństwem, czy całym narodem, czy obywatelami. No ale tak się złożyło, że tak się zakręciło i tam właśnie pierwsza prezes sądu tego jowego tam trafiła. W związku z tym to są sytuacje, które pokazują, bo to jest pozytywne, że przy takim nacisku, który jest, to nerwy puszczają. Bo jeżeli się wymaga od swoich nominatów, agentów, ludzi wpływu, którym się płaciło 1,5 miliona w 6 miesięcy czy 7, to teraz jest czas zapłaty. Czas zapłaty jest widoczny właśnie po tym sędziu z Bydgoszczu, co się przymykał po wielkiemu cichu do sądu na zwiadu i wykonał tam z tym, no, z kserokopiu, wykonał ułaskawieniu na wąsiku, no to to jest właśnie to. No i teraz każdy próbuje zasłużyć na te smaczki, na te ogryzki, które już dostał, chociaż niezłe ogryzy były. No i najbardziej zabawne w tym wszystkim jest to, że zabarykadowali się ci w tym budynku, co jest nasz, nasz obywateli w sensie, żeby nie było wątpliwości, i oni chcą zorganizować marsz. Znaczy w zasadzie Balbina ich do tego zmusza, ale oni też by chcieli ten marsz zorganizować, dlatego że chcą bronić wolnych mediów, wolności, jakie było takie trudne słowo na K, konstytucji chcą bronić też i coś jeszcze, ojczyzny chyba. Chociaż ja bym na ich miejscu dla ojczyzny ratowania rzucił się przez morze. Nie do morza, przez morze, żeby się rzucili, tylko w kierunku chyba Szwecji. A w Szwecji mrozy okrutne, bo nawet woda zamarza w powietrzu, w związku z tym da się łatwo przerzucić do Szwecji saniami, albo skuterem, albo hulajnogą. No i właśnie chodzi o to, że to jest pozytyw, że jak jest duże ciśnienie, to wychodzą wszystkie tajne robaki, wychodzą przystawki, motyle, fantastyczne, bo zaraz mnie tutaj ktoś oskarży, to nie porównuję ludzi do robaków, żeby było jasne. Po prostu wychodzą z nory wszyscy poukrywani, bo muszą teraz spłacić dług. I przypatrujmy się temu, kto się uaktywnił, kto bardzo mocno broni, kto opowiada głupoty, poza tym, że mało kto nie opowiada. No ale dlaczego marsz może nie wyjść? Oczywiście tam są już przecieki, że są przymuszania różne, przekupstwa, straszenie. No jeszcze nie doszło do rękoczynów, ale to nie wiadomo, ponieważ tam jest ten drugi na D. To jest też fenomenalna sytuacja, że Bóg czy natura nie chciał nas pokarać tak jednotorowo, tylko jeszcze z drugiej rury przyłożył, a mianowicie pojawiło się Dudów dwóch. I ten 18 lat spał i nagle się okazało, że się obudził i mówi: bić ich! No i tak na niego patrzą i mówią: chwileczkę. Ale po co? No wolna telewizja, no na szybka nie była to prawda, ale swoje robiła. I okazało się, że niewiele osób chce ginąć za milionerów, którzy walczą o stołki, jak się okazało. I jak ja tu mówię od kilkunastu miesięcy i w ogóle od kilku lat w wielu programach, że tam nie ma żadnego programu ideologicznego, tam jest nie patrz w dal, wal po szmal, to niektórzy nie, tam w ogóle, a Jarosław, to on oczywiście ma myśli siedem ruchów do przodu. Jak ktoś mówi, że Jarosław myśli siedem ruchów do przodu, to mi się przypomina ten komentator sportowy, że wam coś o Włoszce było, ale to odpuśćmy sobie. Natomiast co jest ważne, co jest na razie pomijane, ale za chwilę prawdopodobnie wybuchnie jak mina przeciwpiechotna pod nogami, a mianowicie a propos komisji śledczych, zbliża się nieuchronnie ten dzień, no chyba, że się nie zbliży, gdzie wicepremier, minister kiedyś sprawiedliwości, ale teraz wicepremier we rządzie Beaty Szydło, najwyższy raz uznania,
Jarosław Gowin stanie przed komisją śledczą do spraw wyborów kopertowych. No i teraz tak. Ile było w kopercie? 70 milionów, ale to w tej oficjalnej kopercie. A we wszystkich pozostałych kopertach mogło być więcej. I ponieważ spodziewany jest nalot, weźcie dziurka, czy przyjedźcie na szóstkę, nie? To ci czarni tam, nie? No to no właśnie zaczęły się różne podprowadzania, żeby może podkapować kolegę, ale większość ludzi liczy na Gowina, w końcu to niezłomny był kiedyś, złamany ten. Natomiast pytanie, co powie? Na piosenki już śpiewają, co powie Gowin, co powie Gowin, co Gowin mi powie, co na to odpowie. On śpi, nie? Można żałować Gowina, że tak późno się zdecydował. Oczywiście wcześniej to miał się po co decydować, bo prokuratura zero jedynkowa nawet by tego nie przyjęła. Natomiast jakoś go nie żałuję za to, co przeszedł, ponieważ nam zgotował też to piekło. I przyłożył się do tego, mimo że się nie cieszył. Chociaż to też jest pewnie błędne rozpoznanie, bo może on tak się cieszy właśnie. Zagłosował, ale się nie cieszył. A po czym poznać? No bo tak widać, że jest smutny. A może to jest przejaw jego radości. Może nie euforii, bo to duże słowo, ale radość, bo tam nie było tylko, że to zadowolenie, tam mogła być pełna radość. No i to jest tak, że właśnie Gowin będzie pierwszym świadkiem, miejmy nadzieję, że do tego dojdzie, który ma ujawnić różne rzeczy, ale jeszcze muszę koniecznie powiedzieć o tym, że ten tydzień jest jednym z ważniejszych tygodni dla Koalicji Demokratycznej, która sprawuje władzę od 13 grudnia, byli zaprzysiężeni przez tego nie dojdę pierwszego. W związku z tym w sobotę będzie miesiąc. W sobotę będzie miesiąc. Tak, one month. Nie 100 dni, tylko one month. I wprawdzie oczekiwania są takie, że w zasadzie już powinni być wszyscy pozamykani, pozamiatani, a ci powinni oddać już rząd. No ale niestety jeszcze czasu przyspieszacza nie znaleziono i tak czas zapiernicza, jak nie z Wysokińskim, także dajcie mu spokój, gdzie by to jeszcze przyspieszać. No i Hołownia w tym tygodniu, pan marszałek Hołownia, Szymon zresztą, stanie przed bardzo mocnym zadaniem. Nawet nie, już teraz wie, ale obiekt drugi, tego drugiego państwa podziemnego, czyli balbiny kolegów. Pojawił się SMS na 40 sekund wprawdzie, ale mówiliśmy, że rękopisy, tablety i inne rzeczy nie płoną i tweety tym bardziej. W tweecie było coś, żeby sprawdzić, czy ktoś ma cojones. Podejrzenia są różne, od bardzo fantastycznych, takich naprawdę, że ciekawe, czy to cojones. Najciekawsze pomysły, że Krystyna Pawłowicz, ale to bez sensu chyba. Ale strumień światła, strumień podejrzeń skierował się do pewnej pilotki, czy kobiety pilota, MiG-a 29, będących na wyposażeniu Polish Army i Polish tam, to, co chcesz, to sobie możesz polizać albo zapalić, żony pana Szymona. I 40 sekund później to zaginęło, ponieważ wiceprezydent Mastalerek to wykasował, ale później opowiadał, że a co, nie można się pomylić, można się pomylić. Myśmy się pomylili, tak, znaczy myśmy jako naród pomyliliśmy się tyle razy od 2015 roku, że naprawdę jest usprawiedliwiony, że się mógł pomylić. No i będzie teraz przekazywanie cojones, chyba, tak, albo sprawdzanie u męża cojones, czy nie odstawi nogi. Czy grupa frustratów będzie próbowała się wedrzeć, czy nie. No bo mandatów tak czy siak nie mają. Nawet jak ich we wtorek, jutro, o 11 ułaskawi, nie dojda, no to wtedy i tak mandatów się nie odtworzy. To nie jest film Zaczarowany ołówek, że można tam, nie wiem, masz tu immunitetu, tutaj immuniumuniu,
możesz dostać immunitet. Co jeszcze jest ważne? Tak szukam jeszcze, ale... Kłopot ma... Czyli zobaczymy, co zrobi Szymon Hołownia, marszałek zresztą. A jakby na przykład małżonka przyleciała nad Sejm jako osłona. I na przykład byłaby transmisja bezpośrednia, że ona z tym kolegą tam na tym migu tak się bujają nad salą jako wsparcie. Jest jeszcze Adam Bodnar, minister sprawiedliwości, prokurator generalny, to jest ważne. No jest na tropie czego? Spisku. Spisek jest jawny, dlatego że odchodząca horda tych Tatarów i innych Wikingów zostawiła takiego namiestnika, którego nie można odwołać bez niedojdy. I co jest ciekawe, że jego szef, czyli właśnie niejaki minister, profesor Adam Bodnar, wydał mu polecenie. Czyli to, co w pracy dzieje się wszędzie. Znaczy, po prostu wydajemy polecenie, prosimy o coś. Tak funkcjonuje świat, że są szefowie, są podwładni, i to się musi wszystko zejść na wysokości gumki, bo inaczej piżama się nie składa, nie? I państwo nie funkcjonuje. Otóż minister prokuratury generalnej poprosił, żeby cofnąć delegację do prokuratury krajowej. Dodam, prokuratorzy nie zostaną wyrzucani z pracy, pozbawiani dodatków, ani wysyłani do Szczecina, czyli na południe Szwecji w trybie natychmiastowym, tylko mają wrócić do swoich prokuratur, żeby ich wspomóc, ponieważ tam jest ciężka praca, a będąc w prokuraturze krajowej nie robią nic i biorą 28 do 30 tysięcy dodatkowo. 144 prokuratorów. Takim zarządzeniem Ziobro Zbigniew, zwany Zero Absolutne, wysłał ich w tamtą stronę. A teraz profesor Adam Bodnar, minister sprawiedliwości i prokurator generalny, cofnął to. Co zrobił bezpośredni podwładny pana Bodnara, a mianowicie prokurator krajowy, imię jego przemilczę, pokazał mu środkowy palec wystawiony. Jak myślicie, ile czasu popracowałby taki pracownik, gdyby swojemu szefowi bądź szefowej pokazał środkowy palec? I jeżeli ktoś jeszcze ma wątpliwości, że rozwibrowany system prowadzi do dewiacji politycznych, no to niech zobaczy. Na czym polegały rozbiory Polski? No właśnie na tym, że jedna grupa według siebie pokrzywdzona straszliwie, mimo że 8 lat grabili, zawłaszczali, no naprawdę pieniądze walały się wszędzie. Nawet dzisiaj wyszło, że Polskie Radio dawało panu Klarenbachowi marne 200 tysięcy, tam wisi ileś, na wydatki, na waciki pewnie brał, tylko ciekawe dla kogo. Plus jakieś inne jeszcze dodatki. Dodajmy, że żona pierwsza albo druga, nie wiem, pana Kamińskiego, skazanego tego Kamińskiego, była zatrudniona w pałacu namiestnikowskim, tam gdzie nie dojda urzęduje, znaczy przebywa. No i okazuje się, że pracownicy telewizji rządowej, którzy przeszli teraz gremialnie do telewizji Air Today, gdzie się nie mieszczą, już tam nawet jest taki problem, że mówią, piszą ci ludzie, że ponieważ IKEA się wycofała z no, reklamowania się tam, a też w barterze mieli krzesła, no to jest problem, że mają stare krzesła, stare stoły, stare kamery i stary skład dziennikarski, no to proszą Air Today, żeby do Air Today wpłacać składki. I powiem wam, że nie ma nic śmieszniejszego albo przerażającego, kiedy milionerka cholecka mówi, proszę państwa, i prosimy o każdą złotówkę, ponieważ mamy stare krzesła, stare stoły, stare kamery oraz starych dziennikarzy. No ja wiem, że milioner, to są milionerzy, dochodzili do majątku od jednego centa. My często nie mamy centa przy duszy, żeby coś zrobić, natomiast jeżeli milionerzy chcą, żeby wykonać marsz w obronie milionerów, milionerka zachęca w telewizji, żeby ich wspomóc chociażby złotówką, to weszliśmy na wyższy level paranoi i obawiam się, że zaczynamy wibrować w szybkim tempie w niewiadomym kierunku. Być może potrzebny jest ten facet z mieczem albo kobieta z mieczem, jest równouprawnienie dziewczyny, który wykona cięcie tego węzła gordyjskiego, dlatego że jakbyśmy się nie odwracali, to zawsze jest dupa
I tu nie mówię o tym, co tam jest na Namiestnikowskim, tylko normalnie dupa. Dupa z tyłu jest. Jakbyśmy się obracali, to dupa jest z tyłu. W związku z tym muszę Państwa zmartwić, jeżeli chodzi o piekło i szatanów. No, piekło jest puste. Szatanów tam nie ma i diabłów też nie ma, bo wszystkie szatany i wszystkie diabły są w Polsce. Tak się ułożyło na programie erupcji. I teraz wszystko zależy od tego, jak wytrzyma ta koalicja. W związku z tym bardzo się cieszę, że byliście. To był program Oczkość w głowie w nowym roku po raz pierwszy. Miejmy nadzieję, że nie ostatni. Reset Obywatelski to jest ten kanał, który jest ważny. Dziękuję Marcinowi za wszystko i oczywiście wyniki sądy. 58, no optymistami jesteście, no oby tak było, bo nikomu nie życzymy pierdla ani więzienia, natomiast jak ktoś jest przestępcą skazanym prawomocnym wyrokiem, to 38% decyduje o tym, że trzeba pójść do sądu, bądź, znaczy pójść do więzienia, bądź zapłacić karę, bądź nie wiem, wykonać roboty społeczne, w tym przypadku jest więzienie. I adres Sebastian Kłaskawi, połowa. RPA i Bieszczady muszą być się smakiem, że tak wybitne jednostki się tam nie pojawią. Kochajcie się, przytulajcie się, bądźcie dzielni i absolutnie nie dajcie się. Ciao! Reset Obywatelski.